zdanie, a nie musimy wszystko, żeby tylko jak najlepiej wyszło. Pozdro dla wszystkich granicy, naszej przyjaźni, nikt nie zmyśli. Tak, podziękujemy naszej Akademii Piłkarskiej, Akademia Piłkarska Ligi Słowacji, dziękujemy. Dziękujemy młodym piłkarzom. A propos młodości, najmłodszym kibicom przypominam, że jest z nami nasze mobilne przedszkole Zielony Zakątek. Zapraszamy serdecznie na wysokości pierwszego piętra. O bezpieczeństwo podczas tego meczu możemy być spokojni. No to jeszcze zawodnicy rezerwowi Suwałski Wigier z numerem 12 Heroin Zoch, z numerem 14 Bartosz Biel, z 15 Kamila. To dobry wieczór, witamy Państwa serdecznie na pomeczowej konferencji prasowej. Szkoleniowcy do Państwa dyspozycji. Drugi trener Kości, pan Andrzej Wyroba, i trener gospodarzy Zbigniew Kaczmarek. Na początku gratuluję chłopakom za zaangażowanie przez pełne 90 minut. I myślę, że od początku było widać, że remis w żaden sposób nas nie satysfakcjonuje. Myśleliśmy tylko o zwycięstwie. Dlatego przez praktycznie całość meczu dominowaliśmy. Próbowaliśmy sobie stworzyć sytuację. Dochodziliśmy do tej sytuacji. I w końcówce los nam sprzyjał, bo skorzystaliśmy z prezentu gości i mecz wygraliśmy, z czego się bardzo cieszymy. Dziękujemy, Czmarka. Chciałbym pogratulować trenerowi tu zwycięstwa. Rzeczywiście tak było, tak jak trener powiedział. Zespół Dolkanu dominował na boisku. Mieliśmy pewne założenia, które chcieliśmy zrealizować i niestety przeciwnik nam dzisiaj nie pozwolił na to. I jesteśmy zawiedzeni, że w takich okolicznościach znowu tracimy bramkę na własne życzenie, ale to się zdarza. No chciałbym podziękować chłopakom za walkę na tyle, na ile nas dzisiaj było stać. No nie było to najlepsze z naszej strony spotkanie, ale przeciwnik postawił nam wysokie wymagania i dzisiaj nie sprostaliśmy tym wymaganiom i musimy szukać punktów w następnym, kolejnym spotkaniu na wyjeździe z Sandecją. No i teraz będziemy przez tydzień się przygotowywać, będziemy chcieli się zrehabilitować za tą porażkę, którą dzisiaj ponieśliśmy. Dziękujemy, panie trenerze.